Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, przybyły do Katedry Polowej, aby dziękować Panu Bogu za osobę i życie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego śmierci. Bardzo gorąco witam w sposób szczególny księży, którzy dzielili los księdza Jerzego z czasów jego pobytu w wojsku, a później w pewnym sensie również dzielili jego starania o to, aby Polska mogła żyć wolno i niepodlegle w prawdzie i pokoju. Bardzo serdecznie witam przybyłych na nasze spotkanie księdza biskupa Marka Marczacha, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Leszka Sławoja Gudzia, pierwszego biskupa polowego Wojska Polskiego. Witam przybyłych księdza biskupa Jana Kopca, który będzie dzisiaj naszym kaznodzieją i któremu już w tym momencie bardzo gorąco dziękuję za tę posługę słowa. Cieszę się i dziękuję za przybycie księdzu Januszowi Stepnowskiemu, biskupowi łomżyńskiemu. Bardzo gorąco witam księdza infuata Adama Kokoszkę z Tarnowa i księdza infuata Adolfa Setlaka z Bartoszyc. Witam gorąco panów generałów, pana komandora, przedstawicieli Wojska Polskiego. Witam zastępcę pana ministra, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam pracowników Kurii Ordynariatu Polowego. Wszystkich was, drodzy bracia i siostry, również wielką radością napawa mnie obecność wśród nas pocztów sztandarowych, przedstawicieli pracowników, robotników Huty Warszawa i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, których patronem jest, a kiedyś był kapelanem i ojcem, można powiedzieć, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Na wstępie również bardzo gorąco dziękuję chórowi reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego za to, że będzie nam towarzyszył w czasie tej modlitwy i tę modlitwę uświetniał. Kiedy myślę o księdzu Jerzym Popiełuszce, wtedy przychodzą mi na myśl między innymi słowa, które zapisał Karol Wojtyła w poemacie Stanisław. Są ludzie, których moja ziemia ujrzała, że jest złączona z niebem. Są ludzie, byli ludzie i wciąż tacy są. Z całą pewnością jesteśmy o tym głęboko przekonani, że ksiądz Jerzy Popiełuszko należał do tych ludzi, dzięki którym na własne oczy mogliśmy zobaczyć, że ziemia jest złączona z niebem i niebo jest złączone z ziemią. W jego życiu, jak w zwierciadle, można było zobaczyć działanie Bożej łaski i moc Ewangelii, która kruszyła najtwardsze serca i ostatecznie doprowadziła do skruszenia muru niewoli w naszej ojczyźnie. Dlatego też dziękujemy Panu Bogu podczas rozpoczynającej się Eucharystii za te wielkie czyny, których większość z nas była świadkami. I módlmy się o to, abyśmy mogli kierować się tymi wartościami, które również przyświecały błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce i które przyświecają dzisiaj tym wszystkim, którzy się modlą w tej katedrze polowej, a więc żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom służb mundurowych. Katedra Polowa bowiem nieustannie jest miejscem modlitwy o wolność i suwerenność naszej ojczyzny, o jej bezpieczeństwo i pokój.